tam przedstawiciele też Związku Strzeleckiego. Strzelec przez kompanią reprezentacyjną, przez orkiestrą, przepraszam. Były też poczty sztandarowe harcerskie ZHP i ZHR. Byli skauci Europy. Aktualnie widzimy śmigłowce Mi-8 i W-3 Sokół. Średnie śmigłowce Mi-8 specjalnie przystosowane do przewozu pasażerów. W przeszłości były wykorzystywane także do powietrznego transportu najważniejszych osób w państwie, m.in. Jana Pawła II. Kolejne dwa ugrupowania po cztery śmigłowce to śmigłowce Mi-17. Śmigłowce tego typu w ostatnich latach były podstawowym lotniczym wyposażeniem polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, m.in. w Iraku, Czadzie, Afganistanie. Są to śmigłowce transportowe. Trzy statki powietrzne w ugrupowaniu Klin to ciężkie śmigłowce bojowe Mi-24 z pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. Maksymalna prędkość wynosi 335 km na godzinę, co sprawia, że jest to śmigłowiec o jeden z najszybszych na świecie. Uzbrojenie stanowi czterolufowy karabin maszynowy o szybkostrzelny 4 do 5 tysięcy wystrzałów na minutę. Nazywa się go również latającym BWP-em, dlatego że ma przedział transportowy dla żołnierzy. A w Afganistanie mujahedini nazywali go diabelskim rydwanem ze względu na respekt, jaki budził podczas ataku. Kolejne ugrupowanie Klin to śmigłowce Mi-24 z 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, prowadzone przez kapitana pilota Mariusza Świercza. Według danych z 2013 roku na całym świecie w użyciu znajdowało się aż 987 śmigłowców tej rodziny Mi-24, Mi-25, Mi-35. To świadczy o niezawodności tego sprzętu. A oto przed państwem formacja sześciu samolotów podstawowego szkolenia lotniczego PZL-130 Orlik zespołu akrobacyjnego Orlik z czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Co ciekawe, Orliki mają napęd śmigłowy, ale służą do szkolenia głównie pilotów odrzutowców. Awionika została tak skonstruowana, żeby symulować działanie samolotu odrzutowego. I jako pierwsze samoloty transportowe w ugrupowaniu ROMB, cztery samoloty pasażersko-transportowe M28, Bryza z trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Jest to samolot wielozadaniowy, krótkiego startu i lądowania. Przeznaczeniem takiego samolotu jest transport żołnierzy, sprzętu bojowego, ładunków, ewakuacja rannych. Ugrupowanie prowadzi major pilot Piotr Gołąb. Krótki start i lądowanie oznacza, że taki samolot może się wbić w powietrze po około 400 metrach rozbiegu, a wyhamować, czyli wylądować przy około 350 metrach długości pasa. Kolejne statki to 3 AN-28, tak naprawdę protoplasta M-28 Bryza, bo to na bazie tych samolotów w Polsce PZL produkuje się M-28 Bryza.
przeznaczone są do prowadzenia rozpoznania i dozoru radiolokacyjnego obszarów morskich oraz wspierają marynarkę wojenną podczas akcji ratowniczych w ramach systemu SAR. W ugrupowaniu Klin widzimy 5 samolotów transportowych C-295 Kasa z trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Przeznaczeniem tego samolotu jest transport żołnierzy, sprzętu bojowego, ładunków, ewakuacja rannych. Ładownia maszyny jest w pełni hermetyzowana. Do samolotu można załadować prawie 10 ton ładunku. 9250. Lub 50 żołnierzy, których można desantować. Ugrupowanie prowadzi major pilot Waldemar Długosz. Przelocie zobaczą Państwo formację dwóch samolotów C-130 Herkules. Pierwszy z nich to polski C-130 w wersji E, będący na wyposażeniu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Samolot pilotuje załoga pod dowództwem kapitana pilota Tomasza Sokołowskiego. A drugi to amerykański C-130 w wersji J, pochodzący z 37. Airlift Squadron stacjonującej w Ramstein. Samolot pilotuje załoga pod dowództwem kapitana pilota Zaka Williamsa. No a kolejnym statkiem powietrznym będącym na wyposażeniu sił powietrznych, który akurat teraz widzimy, jest Gulfstream G550, wykonujący lot w asyście dwóch myśliwców F-16. Ten samolot przeznaczony jest do przewozu najważniejszych osób w państwie. Na pokład można zabrać maksymalnie 16 pasażerów. A eskortują go dwa F-16. Obecnie polskie siły powietrzne dysponują dwoma samolotami tego typu, noszącymi nazwę książę Józef Poniatowski i generał Kazimierz Pułaski. Zbliża się nowo nabyty przez siły powietrzne RP samolot Boeing 737-800 New Generation, prezentowany w okolicznościowym malowaniu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W asyście dwóch myśliwców F-16 na stateczniku widnieje wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego. Polskie lotnictwo zamierza dokupić jeszcze dwie tego typu maszyny. Za chwilę powinniśmy zobaczyć nowinkę na defiladach, jeszcze nie prezentowane. Samoloty z napędem odrzutowym M346 Bielik. Włoskiej produkcji samolot szkolno-treningowy, kwalifikujący się także do operacji szturmowych. Produkowany przez włoskie konsorcjum Alenia Arimacchi. Czy on ma zastąpić Iskrę? Tak. To awionika. Poza tym trochę się opóźniło wprowadzenie go do sił powietrznych, ponieważ systemy komputerowe musiały potrafić symulować również użycie i bomb zdalnie kierowanych, które są na wyposażeniu między innymi F-16. No właśnie, na niebie pojawiły się jastrzębie, polskie myśliwce F-16 z drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Są przeznaczone zarówno do prowadzenia defensywnej, jak i ofensywnej walki z przeciwnikiem w celu zdominowania przestrzeni powietrznej. F-16 jest produkowany od końca lat 70. Do chwili obecnej jest użytkowany przez siły powietrzne 24 krajów, w tym Polski. Pierwsze dostawy miały miejsce w listopadzie 2006 roku. Wyprodukowano ich łącznie ponad 4 tysiące. Brały udział w wielu konfliktach zbrojnych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Najliczniej użyte dotychczas w operacji Pustynna Burza.
i niepowtarzalna okazja. Na warszawskim niebie samolot cysterna Boeing KC-135. Fasyście... F-16. Tak. Cztery silniki odrzutowe. To wojskowy odpowiednik cywilnego modelu Boeing 707. Służy w powietrzu od 1957 roku. Używana od wojny w Wietnamie do operacji Pustynna Burza. Samolot pilotuje załoga składająca się z pilotów Gwardii Narodowej stanu Illinois. I zakończyła się powietrzna część defilady.